Witam serdecznie na kolejnym spotkaniu z Haftem Richelieu. Skończyliśmy już tego naszego listka obszywać dookoła i w środku. Może ja troszkę tak ściśle szyję i dlatego to płótno się tak, ale to nic nie przeszkadza. I teraz nauczę, jak robi się właśnie takie dziurki. Ja już dwie zrobiłam, a teraz spróbujemy zrobić następne dwie, które nam zostały. Mamy nitkę oczywiście pojedynczą i staramy się dookoła, co jest zaznaczone, tą niteczką tak objechać. Teraz właśnie do tej dziurki będzie nam potrzebna ta wykałaczka taka większa. A już doszliśmy praktycznie do końca. Teraz bierzemy wykałaczkę i mniej więcej tak w środeczku trzeba zrobić tą dziurkę. Kilka razy poruszamy. I to coś ma podobnego wyjścia jak tutaj na serwetce. I zaczynamy. Ja to robię pojedynczą akurat w tym przypadku. To jest tak dookoła po prostu. Staramy się. Żeby była jedna nitka koło drugiej. Jeszcze troszkę nam zostało, już nie ma dużo i ucinamy. Zaczynamy następną. Jeszcze troszkę nam zostało, już nie ma dużo. Myślę, że nie robię tego za szybko. I znowu wykałaczkę wkładamy w środek. I lecimy teraz dookoła. Będziemy kończyć tak samo jak tamto pierwsze. Oj, gdzieś mi uciekła ta igła.
na drugą stronę i też tutaj w te. I mamy już zrobione. Teraz zajmiemy się środeczkiem. Ja już zaczęłam parę razy taką pastrygę. Ta nitka, żeby została nam tutaj, żeby nam nie przeszkadzała, także. No i teraz wypełniamy środek tego listka. W podobny sposób jak kółeczka żeśmy robili, tylko że tu jest podwójna nitka muliny. Kółeczka robiliśmy pojedyncze. Pojedynczą nicią. Kończymy już ten środeczek. Jeszcze nam dosłownie parę zostało tylko ruchów igłą. I przechodzimy na drugą stronę. I nitkę chowamy pod właśnie ten ściek w spodzie. Także mamy listka przygotowanego do wycinania. Także wycinaniem zajmiemy się na przyszłą lekcję, gdzie serdecznie wszystkich zapraszam.